Każdy pracujący w Ślęzie lub współpracujący z klubem powinien się czuć doceniony. Oczywiście żadna działalność sportowa nie byłaby możliwa, gdyby nie mecenasi sportu, którzy swoje pieniądze inwestują w dzieci, młodzież, no i także seniorów. Dzięki sponsorom kluby mogą dbać m.in. o nasze pociechy. Na początku podziękowano właśnie im. W małej hali AWF-u stanęła duża scena, był czerwony dywan, muzyka zespołu Wrocławskiej Szkoły Jazzu. Przemiła atmosfera w duchu sportu. Wyróżnienie otrzymał Bronisław Kulka, wieloletni kierownik sekcji piłki nożnej, który odebrał nagrodę w kategorii osobowość klubu. Gdy prowadzący wyczytali jego nazwisko, widzowie wstali z miejsc i burzą braw wyrazili swoje uznanie. A ten nieco nieśmielony i wzruszony stwierdził, że nie spodziewał się takiego splendoru. Uhonorowani zostali bardzo zaangażowani rodzice. Ich praca i oddanie sprawiają, że dzieci bardzo chętnie przychodzą na zajęcia. To przekłada się na dobre efekty szkolenia i wyniki rywalizacji. Za te efekty nagrodzono wybranych zawodników z każdej drużyny piłkarskiej Akademii Ślęz. Wyróżnienia wręczał Mateusz Kluzek, najpopularniejszy zawodnik seniorskiej drużyny. Według takich samych zasad przyznano nagrody dla najlepszych koszykarek, a wręczała je Szarni z Norman, wzór do naśladowania dla najmłodszych, a jednocześnie najpopularniejsza zawodniczka drużyny ekstraklasowej w głosowaniu kibiców. Z koszykarek pierwszoligowych rezerw podobne wyróżnienie spotkało Patrycję Jaworską. Nie zapomniano także o najlepszych trenerach w Ślęzie. W sekcji koszykówki wybrano Mariana Czajkowskiego. Najlepszym szkoleniowcem piłkarskim został Tomasz Woźnicki. Każdy czuł się dumny z przynależenia do wielkiej rodziny Ślęzy, a młodzi piłkarze i koszykarki mogli poczuć się jak wielcy sportowcy. To z myślą o nich właśnie to przedsięwzięcie zostało zorganizowane.